Rzeczywiście do tej pory nie wyobrażałam sobie tego, bo zawsze powtarzałam, że dzieci, no może kiedyś, nie teraz. Przede wszystkim uważałam, że do tego musi być potrzebny facet, taki odpowiedni, z którym naprawdę poczuję, że chciałabym mieć to dziecko. I teraz w momencie, kiedy to dziecko przyszło niesamowicie, wywróciło świat do góry nogami. Wiesz, spędzam strasznie dużo czasu w ogóle czytając książki, przygotowuję się niesamowicie do tego, bo jest to dla mnie tak nowe i taka jestem w ogóle szczęśliwa i tylko ciągle w lustrze zaglądam, czy ten brzuch rośnie, czy nie. Rośnie, teraz jestem przykryta, podejrzewam, przez dłuższy okres teraz będą tuniki, ale nie to, żebym ukrywała ciążę, bo absolutnie nie, bo to jest wielki zaszczyt, naprawdę. Każda kobieta, moim zdaniem, powinna jednak rodzić dzieci, bo to jest niesamowity okres. Kiedyś mi się jeszcze wydawało, że wiesz, nie potrafiłam sobie wyobrazić, żeby być mamą, a dzisiaj, wiesz, ja mam 32 lata i myślę, że to jest odpowiedni czas, żeby być matką. Mam nadzieję, że będę dobrą matką, aczkolwiek na pewno będę rozrywkową, bo z moim charakterem, z moim ADHD i wiesz, na pewno nie chciałabym być też taką, wiesz, tak zwaną kurą domową. Ten temat w ogóle mnie też nie interesuje, natomiast na pewno będę wspaniałą matką. 32 lata to już jest odpowiedni czas i jestem teraz po prostu na to gotowa. Wcześniej nie byłam, nie było mężczyzny, z którym chciałabym mieć dziecko. I teraz czuję, że to jest, że to jest to. Tam najgorszy był drugi, trzeci miesiąc, bo potrafiłam słodkie mieszać na przykład z kwaśnymi, czyli ogórki kiszone na przykład z czekoladą. Niesamowite. I wierz mi, że było mi dobrze. W normalnych warunkach, gdybym nie była w ciąży, pewnie bym już dawno wszystko zwróciła. Natomiast wiesz co, teraz ten efekt. Wiesz, to trochę już jest lepiej, natomiast dalej mam ochotę na słodkie i wiesz, czego się najbardziej obawiam? Tego, żebym za bardzo po prostu nie przytyła. Jednak najbardziej o tym myślę, bo jednak czy ciało kobiety się zmienia, także trzeba w miarę oczywiście pilnować tej diety, ale też nie odmawiać sobie, także jakoś muszę to wszystko łączyć, pogodzić. No zobaczymy, no. Na razie przytyłam tylko 2 kilo. Może nie będzie tak źle. Jeszcze chodzę w szpilkach, natomiast bardzo często już staram się, że tak powiem, chodzić w płaskich obuwiach, w adidasach, bo jednak to jest jakieś obciążenie dla kręgosłupa, tym bardziej, że teraz ten brzuch rzeczywiście zaczyna rosnąć, bo to już jest czwarty miesiąc. Także wiesz co, skutki uboczne są, wiadomo, wiesz co, bardzo często wymiotuje i aczkolwiek śmiałam się ostatnio teraz z moją mamą, że całe moje życie od małego to ja zawsze miałam taki odruch, wiesz, wymiotny. Po prostu co nie zjadłam, zawsze było mi na przykład niedobrze, to teraz w ciąży mniej jest tego. Ja mówię z mamą, że ta ciąża mi służy. Wiesz, promienieje. Przede wszystkim jestem taka szczęśliwa. Człowiek się nie przejmuje już jakimiś takimi bzdurami. Człowiek myśli nie tylko teraz o sobie, ale właśnie o dziecku. Bardzo, bardzo fajne. Polecam naprawdę każdemu.